Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnej serii na moim kanale. Seria pod tytułem Senua's Saga Hellblade 2. Nie wiem, czy większość z was oglądała u mnie pierwszą część, którą byłam zafascynowana, ponieważ jest to bardzo różniąca się produkcja od wszystkich, w które grałam dotychczas. Produkcja narracyjna, bardziej bym to tak nazwała, ale zahaczająca o problemy natury psychicznej. Gra, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No i doczekaliśmy się części drugiej. Wczoraj, słuchajcie, była premiera, czyli 21 maja. Dzisiaj dałam na YouTube'a pytanie, czy jesteście zainteresowani tą serią. I słuchajcie, udało mi się przycebulić, bo gra była za ponad 200 zł na PC, ale słuchajcie, okazuje się dla chętnych, bo może też będziecie zainteresowani, że gra jest dostępna w Game Passie, Microsoft Game Pass i Game Pass, który jakby możecie wybrać sobie, są dwie opcje. Albo tylko na PC, tam za 30 parę złotych ja sobie oczywiście tą opcję wybrałam, albo Game Pass, oczywiście na miesiąc to jest, albo Game Pass chyba za 60 parę złotych i wtedy możecie ogrywać tą grę na każdej platformie związanej z Microsoftem, czyli na przykład Xbox One, czy Xbox X, czy PC. Jakby, no ja nie potrzebuję na dwóch platformach tego wypożyczać, tylko na tej jednej, więc zainwestowałam ponad te 30 zł, chyba 39, tam jest 36, już nie pamiętam, żeby i mam to na miesiąc, więc słuchajcie, muszę się w miesiąc wyrobić, aby tą grę przejść. Tak, ze mnie jest po prostu taka totalna cebula. I moi drodzy, kilka słów o tej grze, która wyszła, tak jak powiedziałam, wczoraj, 21 maja. Oczywiście wydawcą, producentem tej gry, tak jak w poprzednim razem, jest Ninja Theory. Moi drodzy, fabułę przeczytam wam z gry online.pl, bo tak naprawdę jest to ścisła kontynuacja tego, co miało miejsce w poprzedniej części, więc warto by było jednak to ograć. Akcja gry, bądź obejrzeć. Akcja gry Senua's Saga Hellblade 2 toczy się po wydarzeniach opowiedzianych w pierwszej części. Główna bohaterka tej produkcji jest ponownie tytułowa Senua, czyli piktyjska wojowniczka cierpiąca na psychozę. Protagonistka trafia na Islandię z X wieku, gdzie musi zmierzyć się z tyranią, a także ciemnością, która drzemie zarówno wokół niej, jak i w jej umyśle. No i właśnie, i jedynka skończyła się tak, że w sumie można byłoby to dwojako zrozumieć, właśnie w przeróżny sposób, albo taki, że w ogóle nasza bohaterka totalnie wyleczyła się z psychozy, zmierzyliśmy się z traumą, z jej jakby okresu dorastania, stawiliśmy czoła mrokowi w jej umyśle i można było, tak jak mówię, dwojako to zrozumieć, albo popadła już w totalny chaos psychiczny i ja mam taką ogromną nadzieję, że ta część nam wyjaśni to. Także moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego. A co to są za dodatki? Hellblade, dotychczasowa historia. Czy to nam przypomni, co wydarzyło się w poprzedniej części? Jeżeli jest to skrót, to dla tych, którzy nie oglądali, może warto byłoby się zapoznać z tym. Psychoza Senui. Dotychczasowa historia. Kliknijmy, co to jest. Nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, bo tu jest kontynuuj, bo ja musiałam sobie coś się sprawdzić, czy mi się nagrywa. Niestety jest jakiś problem, bo na tej aplikacji Microsoftowej GeForce niestety nie chce nagrywać mi tej gry. Także musiałam przejść na OBS-a. Już koniec tego gadania, moi drodzy. Zaczynamy. Nowa historia. Lecimy. Senua. The outcast who became a warrior, who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul, has accepted the voices, the furies, as part of herself. Just like her mother Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father, Zinbel, told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through
like the rays of a new dawn. In Dillian's acceptance, she could live again. He gave light to her mind and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillian to the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face with defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Until Dillian's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind, and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries, until she found her prize before the guardian of Hell's gates. Senua released her rage, a fury that could not be stopped, not by savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made, and burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods, but in her own. Only she could choose, out of love, to live, to go on, and to take us with her. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved. Dead now. But no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. Her
And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are. Beating and finding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. And one among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. But plans can drift off course. Begins as it ends. Alone in the dark. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. A dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by, find the next sign. Słuchajcie, w te głosy, w tą narrację można się wsłuchiwać i wsłuchiwać. Przepiękny początek historii. Ja myślę, że będę tu niepotrzebnym dodatkowym narratorem, bo ja jestem znowu oczarowana tym, co słyszę w słuchawkach. Myślę, że jest to gra tylko do ogrywania tego w słuchawkach. Widzicie? To nasz ojciec zapewne. Bo zawsze Senuę sprowadzał do pionu, ciągnął w dół w głosem swoim mrokiem, wspomnieniami ojciec Senui. Zresztą na samym początku zobaczyliśmy takie piękną historię, wspomnienie tego, co miało miejsce w części pierwszej.
Dla tych, którzy nie wiedzieli. Przepięknie to zobrazowane. Panowie z Ninja Theory, no ewidentnie widać, że próbują wycisnąć ze sprzętu no jak najwięcej, moi drodzy, jak najwięcej. Tylko mamy tu ścianę, przypuszczam, że Senua będzie musiała się wspinać. Czuję, że w tej grze będę mówić bardzo mało. Czuję się tu, słuchajcie, niepotrzebna, jeżeli chodzi o narrację. Głosy w jej głowie idealnie zastępują narrację. Graficznie to wygląda pięknie. W ogóle muszę wam powiedzieć, że aktorka, która wciela się w Senuę, jest niesamowita. Bardzo ją podziwiam. W jedynce jej mimika w ogóle twarzy, tego jak ona odgrywa tę rolę, jest fenomenalna. Niesamowite, w ogóle ta cała oprawa wizualna i audiowizualna jest no po prostu w tej grze fenomenalna. A takie skupienie, sobie patrzę jeszcze co tutaj, tu mogę biegać. Na razie nic jakby poza tym, jakby przyszło mi walczyć, to fajnie by było wiedzieć. Krzyk kobiety. No to zapewne są, słuchajcie, znowu nasze jakieś omamy, nie? Chcę popatrzeć tutaj jeszcze. Ale tak, gra... patrzcie na to.
gra, pierwsza część pokazała bardzo, naprawdę w niesamowity sposób problemy osób chorych psychicznie. Powstawała we współpracy z ludźmi, którzy mają mamy psychozę tego typu, słyszą głosy, widzą czegoś, czego nie ma w rzeczywistości. W każdym bądź razie no, odzwierciedlenie, jeżeli tak to wygląda i pozwala nam ta gra wczuć się co takiego słyszy i widzi tego typu osoba, to no, wyszło im to super. W każdym bądź razie. Ja ogrywałam tę grę z otwartą buzią. O, coś tutaj mamy. Symbol. Pamiętam te symbole. Ten głos też pamiętam. Out of hell you have come, and now find yourself in Midgard. Midgard. Okay. Do not think it any less. Follow him, but be careful. They will kill you this time. W każdym bądź razie tą grę na pewno dam dość głośno, żebyście mogli usłyszeć i doświadczyć wszystkich elementów dźwiękowych w tej grze, bo ta gra na to po prostu zasługuje. Ale jestem bardzo ciekawa, co nam tutaj... O, tam ktoś stoi. Co nam wskażą twórcy? Czy to już dalej jest obłęd? Czy to jest naprawdę? Lecimy tam, bo ktoś tam ewidentnie idzie. Nie mogę biec. No i ciul. No cóż, to tylko wyrzuty sumienia w głowie Senui. Ciężko byłoby tutaj powiedzieć o jakiejkolwiek winie, ale nasza bohaterka nie byłaby sobą, jakby nie obwiniła w tym momencie siebie. Wiem, że tam jest zejście w dół, ale chciałabym zobaczyć, co jest jeszcze tutaj. Okej. Biegniemy. Remember why we came here. She came here for a reason. Now she doesn't know what to do. She don't know. No, trochę przebyliśmy nie tak planowo, jak powinno być, bo sztorm rozpieprzył nam łódź. Ale no powiedzmy. Patrzcie, w ogóle tę zmianę kolorów, taką nagłą, bardzo agresywną. No, w pierwszej części też próbował nas przechytrzyć niejednokrotnie. Coś tu jest konkretnego? Nie. Spadła. The lost one. Don't listen to him. Listen to us, not him. On coś jest, albo mi się wydaje. A to są zwłoki. A, bo oni tutaj spadli przecież. No tak.
Tutaj nie. Raczej się tu nie przycisnę. Aha, czyli ślepy zaułek, tak? No, pytanie, czy mi się tak łatwo tutaj gdzieś dotrę, czy tak nie bardzo? Co jest? Ona nie chce tutaj iść. Okej. Okay. No, tędy też nie bardzo. No ale ja się tu chyba wracam. Czy nie? No raczej się wracam, moi drodzy. Nie no, ewidentnie tutaj muszę gdzieś znaleźć konkretną ścieżkę. Już się pogubiłam. Powinnam gdzieś za głosami się kierować, których nie słyszę w tym momencie. Pójdziemy sobie prosto. Tamten patyk taki wystający wydaje mi się, że powinien być jakimś znacznikiem. Rozumiem, że ona tędy nie przyjdzie. Nie. No ona tędy też nie, więc... Nie wespnie się tutaj. No chyba to przejdzie. No okrutny jest w tych swoich wypowiedziach. No ale po to on tutaj jest, żeby nam zdeptać psychę. Oho. Czy ja tu będę walczyć? Oho. Jezu, patrzcie to za mną. O! Pamiętam, musimy teraz znaleźć ten znak z jakiejś innej perspektywy. Czekajcie, tu. Moment. Już widzę końcóweczki. Jest. Zabieg dokładnie taki sam, jak miał miejsce w części pierwszej. Ale bardzo długo, słuchajcie, minęło od ostatniego trailera, tego pierwszego trailera promującego, pamiętam, konsolę Xbox X. Bo bodajże około 4 lat. Te dźwięki tych konających ludzi to jest jakaś masakra. Te cienie. To wizualizacja tego, jak ginęli zapewne. No byli przerażeni bezwzględnie. Troszkę wątpię, że dotrzemy do jakiegoś ocalałego. Ciężka sytuacja raczej. Jezu, jak się przestraszyłam. No i co, będę walczyć? Moment. Teraz tak, bieg, ciężki atak, ja, blok, parowanie, o właśnie, to mnie najbardziej interesuje. RB, tutaj jest blok, skup się, dobra, ciężki atak,
Szybki atak, dobra, tu jest ciężki, tu jest szybki, unik, dobra, rozumiem. Okej, okay, czyli nie musiałam walczyć. Senua mnie uprzedziła i wyręczyła przede wszystkim. No dobra. Ale ona ma już miecz w ręku. No. Ho, bardzo spektakularnie to wygląda. No, tak jak powiedziałam, jest to bardziej gra audiowizualna, narracja, zwał jak zwał. Nie możecie do tej produkcji podchodzić jak do każdej innej gry, bo jak chcecie sobie pograć, pounikać wrogów, poskradać się, pozabijać hordy wrogów, to zagrajcie w Assassina. To nie jest tego typu gra. No. Pięknie to wygląda. Te wykończenia są zajebiste. Jezu, jak się przestraszyłam. Znowu gdzieś za mną jakiś mrok. Bo to słychać, kiedy ten mrok się pojawia. Aha. Okej. Na razie jakoś to idzie. Przypuszczam, że to jest bardziej po to, żebyśmy się nauczyli, dla tych, którzy nie mieli do czynienia też z pierwszą częścią, a też dla tych, którzy potrzebują sobie przypomnieć, tak jak chociażby ja. Pod tą łodzią, ale 100% tam pewnie nikogo nie ma. To znowu jakieś pewnie zwidy i o mamę Senui. Trzeba wciskać cały czas, słuchajcie, przód, żeby ona się poruszała do przodu. Jakby te rzeczy, przesuwanie przedmiotów, to również jakby nasza interakcja. Ja wciskam przycisk A, żeby ona po prostu to wszystko mogła przesunąć. Także cały czas tutaj jakby jesteśmy w akcji. Ale nie zmienia to faktu, że my tą grę oglądamy bardziej. Jedynka też na tym polegała. Owszem, był tam moment, gdzie tych wrogów było bardzo dużo, ale jednak ta gra jest pewnego rodzaju nie grą, tylko można powiedzieć doświadczeniem. Fajnie byłoby przejść do jakiegoś, dojść do jakiegoś kluczowego momentu, jakiegoś autozapisu. Just the pain.
Oho. Czyli znowu będziemy pewnie walczyć. Poległe dusze. Musimy iść za tymi cieniami. Świetnie. Okej. Nie potrafiłam sobie, wiecie, wyczuć momentu, w którym powinnam użyć bloka. Kuźwa. No nieźle. Na walki na razie widać, że iście kinowe. Dobrze idziemy, bo widzimy nadal cienie. No nie, nie dogonimy go. No mój Boże, naprawdę. Wszyscy mi to, Boże, tu jest tyle krwi. Mam nadzieję, że mi YouTube tego nie ściągnie. Gra jest dość brutalna. O. Okej. No, no. A to jest ten gość, przewodnik chyba na tej łodzi, który był. No to jak mam prowadzić tą walkę? A, może być ciężko, ale miałam chyba miałam autozapis. Wow, widzieliście mój dodge? Kurde, dobry jest. Kurde, spieprzyłam to. No, to mi się nie podoba. Kurde, już mnie palce bolą, muszę wam powiedzieć. No przecież on się ze mną bawi, dosłownie. No przecież ja zginę. O kurczę, no powiem wam, że grubo. Naprawdę staram się. Pięknie. A widzicie, czyli w ostatniej chwili te jego mocne ataki trzeba dodżować. Kurde. Dobry jest. Senua, nie daj się. No jeszcze? Naprawdę? Niesamowita.
Oho. O, chyba się uda. Ale nie możemy go zabić, wiecie o co chodzi, nie? My nie możemy go zabić. To jest niesamowite. Aha. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, że ta walka tyle trwa. Nie no, musimy go jakoś pokonać. Wydaje mi się, że to trwa tyle, bo ja chyba to... Ja lamię to. Jest, udało się. On te moje... O! O kuźwa. Ja coś chyba robię źle. Czy to się kiedyś skończy? Nie, ja tego nie przejdę. Mi się wydaje, że... Słuchajcie mi, jak go przejść, wiecie to? Wydaje mi się, że o coś konkretnego tutaj musi chodzić, że to jeszcze trwa. No ja niekoniecznie. Ta walka trwa już nie wiem ile. Czyli ja muszę jakby w ostatniej chwili, słuchajcie. W ostatniej chwili muszę... Wiecie co? Chyba kumam. W ostatniej chwili muszę, bo to już jest nudne. Trzeba było w ostatniej chwili to dodżować. Tylko, że ja teraz nie wiem, czy mi się udało, czy to już jest po ptokach. Wait,
widzieliście tą zgniliznę? Taką samą miała Senua na ręce, kiedy wiele razy umieraliśmy. Ona, ta zgnilizna, groziło nam to, że jak dojdzie do głowy, to giniemy już bezpowrotnie. Where you come from? Where you take the slaves? I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. You'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. It's why we have come here. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. She knew the path would open to her. A blood-carved stave, a soul sea falling, a too familiar darkness, an endless night. He is the next sign. You can see it. Do you remember it? She knows that suffering, that feeling, poisoning her mind with fear. That rot covers him now. Covers him. Do you see it, Senua? Darkness. She feels it. The faces of fear and suffering. You can see it. The sign. What does it mean? That sign. What is it? You need to understand. You need to understand. Answer! It is my father, Sigil. His father. Your father. The Golthi. Monster. He's here. Look at him. No. The shadow. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. You have like you. Does she? Enough! He's wounded. He won't try anything. You have to keep your eyes. Okej, moi drodzy. Myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek, bo wydarzyło się naprawdę dużo. Gra wygląda przepięknie. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Dajcie znać, czy będziecie oglądać. Ja już to jutro wrzucam, czyli pewnie 23. Moi drodzy, do usłyszonka. Pa, pa.